brilliant. This is brilliant. King Arthur was real. The Knights of the Round Table were real. And now we have Excalibur right here in front of us. Those stodgy bastards at Oxford will have kittens when they hear of this. It's even bigger than that, Alistair. What Arthur called Excalibur is a powerful artifact that predates him by millennia. Well, it's still in pieces. Who brought the superglue? While I was in Ghana, I asked you to look around for the Galali key. No luck, I take it? It was not among your father's collection. Or his records. It wasn't in Ghana either. Or Rutland was... Hello? What's this? I've seen you before, haven't I? Hang on. A striking resemblance, don't you think? The pendant was a gift from your father. I never knew from where he had obtained it, until now. Where is it now? It's in the Himalayas. My mother had it with her. Zip, Alistair, I'm going to Nepal. Please make the usual arrangements. We'll take care of it. Come on, man. Not to presume, Lady Croft, but I'd hoped you wouldn't try to use the sword yourself after what happened to your mother. She removed the sword. That's what killed her. I don't intend to do the same. If my father had known any of this, he tried so hard, and they hated him for it. No one hated him, Lara. It bloody well wasn't love, was it? His reputation was destroyed. Now there's more than one thing to be salvaged from that mountaintop. The wreckage should be just on the other side. I can't see anything. You sure you're in the right spot? I never forget a face. Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Drosty52 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku, chyba siódmym. Zagrajmy w Lara Croft Tomb Raider Legend. Moi drodzy, jesteśmy w Himalajach, w Nepalu. No i co, i będziemy starali się odszukać to, co nasza matka zgubiła. I have done this before, you know. No dobrze. Kurczę, wygląda to naprawdę super. Tylko tutaj bardzo łatwo jest popełnić jakiś błąd. Tak sobie myślę. Kurde, ten ruch kamery jest okropny. Uch. To było niebezpieczne, całkiem. Ojojoj, nie tak! Aj. Na szczęście jest coś takiego jak punkt kontrolny. O kurde. Za to nie lubię tego poziomu. O mój Boże. Lara, ty dzisiaj zginiesz przeze mnie chyba z 10 tysięcy razy. No kurde, no! O matko. Niech ją dzisiaj Bóg ma w opiece, co? Wow, moi drodzy, udało się. Po tym jak zginęłam chyba z 15 razy. Uch, będzie co ciąć dzisiaj na odcinku. Dobra, mamy jaskinię lodową. There it is. Man, that's a wreck. How old were you? 8 or 9? Something like that. Moment, bo ja nic... O kurde, bo to jest to, tak? Hu, niedobrze chyba.
Zerkniemy sobie w dół, żeby się upewnić. No ale nie, my musimy iść tutaj. To jest raczej rzecz pewna. Okej, mamy to. Udało się. Look, now that's proper gear for getting to the top of a mountain. That's one of Rutland's. I told him to mind his own business, and here he is following me to the ends of the earth. Maybe he heard you wrong. You think he's in there? I doubt it. Not when he could be at home with his feet up. Gdzie my idziemy tutaj? Ta. This is all quite surreal, actually. No? No, trochę oberwałam, ale chyba tak miało być. Dobra, mamy resztki samolotu. Dlaczego mi jest to potrzebne? Nie wiem, ale weźmiemy to ze sobą. Bo chyba podejrzewam, do czego mi to potrzebne. Wow! Kotek! Chodź tu. No, dostanę, tak? Jasne. Okay. Be careful. You know this thing could go over the cliff any second. I knew it then, and I know it now. I'll be fine, Zip. Don't worry. Oh, hold up. You walk in there without weighing down this end, you'll go right over the edge. Good advice, Zip. You do look after me. You and Winston. He signs the checks. Dobra, to nam się przyda, nie? Tylko po co mi jest drugie potrzebne? Nie wiem, no wejdźmy, najwyżej się to zarwie. No, niedobrze chyba. Hu, hu, hu. Trzeba spadać. Laura, you okay? Of course. Just checking. It's usually someone else's past you're digging into. That's where you're wrong, Zip. This has always been what it's about. Now there's one more place I'd like to visit. It shouldn't take too long. No dobra, to gdzie idziemy? Tędy? Nie. Tędy? Na to wychodzi. Chyba właśnie zabiłam postać. Ja pierdolę, co ja dzisiaj robię ze sobą? Dobra. To był sekret, a nie dalsze przejście. To w jaki sposób ja mam teraz iść? A, będziemy zjeżdżać. No dobra. No dawaj. Udało się. My God, Laura, this is fantastic. Look at them all. This is a find in itself. No, tylko tutaj wszystko jest tak bardzo nietrwałe. Wow. Dobra, na szczęście żyje. This must be where Santa's evil brother lives. Tędy. Bloody hell. It's too bleeding chancy, Laura. I'll be fine.
Okej, do tyłu. No chodź, chodź, spokojnie. O kurde. Towarzystwo. Jakiś snajper od góry? Tam jesteś. Dobra, tu jest kolejny. No, giniesz? Wszyscy? Wszyscy. To co, skorzystamy sobie z tych rzeczy. Granaty mam jakimś cudem wszystkie. Tu jest strzelba, jakoś bardzo jej nie potrzebuję. No dobrze, możemy wejść wyżej. Tam jest sekrecik, to sobie pójdziemy po niego, niech będzie. Do wody chyba lepiej nie wpadać, z tego co mi się kojarzy. Tam leżą rzeczy, ale to niech sobie leżą. My pójdziemy sobie tędy. No i dobra. W sumie weźmy sobie ten karabin. A raczej amunicję do niego. I na drugą stronę. Okej. No, tego etapu też nie lubię za bardzo. No i co tutaj zrobić? Chyba wiem. It is so very cold. I'll be fine. I'll be fine. Serio? No ale jak się inaczej miałam dostać, przepraszam. To akurat chyba miało tak być. Not to rub it in, but I'm glad I'm at home. Lovely Zip. That's quite enough of that. Sorry. Okej, ja się potrzebuję dostać chyba tutaj na górę. A jak nie, to najwyżej będziemy umierać. Chociaż nie. Spróbujemy się dostać najpierw... Dobra, tam się nie idziemy dostać. O matko. Ale zginę. Dobra. Tutaj jest sekrecik. Możemy zebrać. Dobrze. Chyba jest w porządku. Okej. Czy to jest wyjście do jakiejś świątyni? Tutaj był kotek, no właśnie. Przydałby się wyleczyć, ale ja nie mam tego. No, mam mało HP. Nie jest dobrze. Ale jesteśmy chyba tam, gdzie Lara chciała się dostać. W świątyni. Zresztą, czy ona chciała kiedykolwiek być gdzie indziej? Bardzo w to wątpię. Dobra, zaraz może jeszcze sprawdzimy po drugiej stronie, bo tutaj raczej nie będzie przejścia. Dokładnie. Troszeczkę źle trafiłam, bo powinnam w drugą stronę się dostać. Z tego, co myślę. No, mam mało życia. Trudno się mówi. O,
Okej, okay, tutaj chyba zeszliśmy już w dobre miejsce. Możemy sobie pochodzić po tym. O kurde, bo to się rusza. Po pierwsze, to coś na mnie warczy z góry. A po drugie, nie do końca wiem, gdzie się udać. Może po prostu to zniszczyć? Nic z tej rzeczy. Dobra, zerknijmy, jak się tam dostać. Tamtędy nie było przejścia. A może było, tylko jestem jakaś ślepa? Dobra, spróbujmy. Tutaj na pewno jest ślepy zaułek. Tam się nie dostanę do tamtych drzwi, bo też są w takim dosyć głupim miejscu. Ewentualnie spojrzymy na to wszystko. A, chyba że tak. Ło kurde, Lara, nie rób tak. Dobra, musimy sobie poskakać. To wiele wyjaśnia. Tu jest kotek. Poradzimy sobie z nim chyba w ten sposób. Ciekawe, jak się tutaj dostał. I suppose I'll have to work out how to get them open again. Dobra, mam nadzieję, że kotka drugiego tutaj nie będzie nigdzie. Zanim, to jeszcze zerkniemy tutaj. O, proszę bardzo, tam jest sekrecik na samym końcu. Niech będzie. No, kiedyś tutaj było przejście, teraz już nie ma. No dobrze, musimy jakoś otworzyć przejście na dole. Co dalej? To teraz tak, tutaj na pewno mamy te wagi. Spróbujmy zrobić w ten sposób. A, bo tutaj są jeszcze takie malutkie. Czyli co, rozumiem, że to musi być równe sobie? O kurde, dobra. Wiecie co, chyba zaczniemy od tamtej. To jest troszeczkę jednak za ciężka sprawa chyba. Spróbujmy zacząć od czegoś małego. Ewentualnie. Zacznijmy od tej większej. Spróbujmy z tą. Tylko, że to nie może tak być. Chociaż nie, no to musi tak być. Kurde, dosyć prosta zagadka, ja mam problemy, nie? Dobra, spróbujmy zrobić tak. I spróbujmy teraz tamtą. No, damy radę?
No, no, no. Przesuniemy ciebie. I teraz spróbujemy ciebie. I teraz jeszcze ciebie by się przydało. No dobra, przesuń to kawałek i weź to. No i pięknie, wygląda na to, że się udało. O to właśnie chodziło. Dobra, puść to i przesuniemy. Tylko, że to musi być chyba w odpowiedniej... Dobra, udało się. O kurczę, kolejny piedestał. Będzie jakiś kotek? Powiedzcie mi, że nie. Na szczęście nie. Broken, but perhaps. Oj, niestety nie. Well, that's all it does. This has been a big waste of time. Now I suppose it's time to work out how to leave this monastery. How about swinging Excalibur once? Just for fun. It's a priceless artifact, not a toy. I'm just saying. Okej, wyjdziemy tędy? W porządku, ale wiecie co? Ja mam teraz taką rozkminę. Czy to nie jest to miejsce, gdzie matka Lary właśnie zginęła? Tam właśnie się schodziło po takich schodach. Chyba właśnie dlatego Lara chciał odwiedzić to miejsce. Oj, wiemy, wiemy. O, bo ja powinnam biec. Myślałam, że to quick time event. Jezu, jaka jestem dobra, nie? Pięknie. Ja nie myślałam, że ja muszę robić tak, że biec. Ja myślałam, że to jest quick time event. No, chyba nie w ten sposób. Jezu, ta gra mnie dzisiaj wykończy, nie? Psychicznie. Jeszcze raz. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Uciekam, spokojnie. No ale to gdzie ja mam biec? Wow! We're going back to Bolivia. Then we'll see. A do Boliwii. Moi drodzy, udało nam się ukończyć Nepal, czyli 7 rozdział fabularny. Dosyć krótki. Myślałam, że będzie dłuższy poziom. Sporo znajdzie, których nie znalazłam. Naprawdę dużo. Ale w sumie mało ważne. No, mam nadzieję, że wam się podobało. Trzeba przyznać, że no, udało nam się scalić Excalibur, także... Udamy się do Boliwii prawdopodobnie, żeby spróbować uruchomić tam portal.
No tak na 1000% to jest właśnie to miejsce, gdzie zginęła matka Lary typowo, bo przecież właśnie one się rozbiły w Himalajach i no był tam ten portal. Czyli no to było typowo to miejsce, tylko że nam się to wszystko rozwaliło. Także no Lara wróciła na stare śmiecie, można powiedzieć, do przeszłości. Moi drodzy, jeżeli odcinek Wam się podobał, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę już go dla Was montować i usłyszymy się już w kolejnym odcinku, gdzie udamy się z powrotem do Boliwii. I co? Dzięki Wam serdeczne, trzymajcie się i cześć!